Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj to będzie nowość u mnie na kanale. Taki mam nowy pomysł na nowe filmy, na nową serię filmów. Pomysł zaczerpnęłam z amerykańskiego YouTube'a, gdzie dziewczyny co tydzień opowiadają o tym, jakie to nowe palety pojawią się na rynku i co o nich myślą, czy je kupią, czy nie kupią. Pomyślałam sobie, że zrobię coś podobnego, ale bardziej skupię się na pielęgnacji i oczywiście nie będę tego robić co tydzień, tylko tak myślałam, że raz w miesiącu, ale oczywiście tylko pod warunkiem, że filmik Wam przypadnie do gustu i że uznacie, że jest on w ogóle komukolwiek potrzebny. Chodzi mi o to, że pojawiają się w sklepach rzeczy, na które ja zwracam uwagę, gdzieś mi tam oko na nich zawiśnie, natomiast no nie zawsze się decyduję na zakup z takiego czy innego powodu, też nie jestem w stanie tego wszystkiego przetestować, a chciałabym Wam opowiedzieć o tym, że taki czy taki produkt nowy się na rynku pojawił, bo może nie każdy takie nowości śledzi, natomiast ja tak i bardzo mnie to ciekawi, także pomyślałam sobie, że właśnie się takimi moimi spostrzeżeniami z Wami podzielę. Oczywiście nie wszystko, co się pojawia, tylko to, co moją uwagę jak gdyby przyciągnęło, nie będzie to jakoś tam szczególnie dużo rzeczy, ale to, co się, tak jak mówię, to, na co ja tam zwracam uwagę, obejrzę, nie wiem, przeanalizuję skład i zdecyduję, czy kupię teraz, czy może kiedy indziej, czy może to dla kogoś będzie dobre, nie wiem, na takiej zasadzie, także tak mniej więcej te filmy będą wyglądać. Ja Wam tutaj będę wklejać zdjęcie tego, jak to wygląda tam na stronie internetowej, w jakimś tam sklepie. I będę Wam po prostu mówić, że coś takiego się pojawiło i co ja o tym myślę. Także dajcie znać, czy taka forma filmów Wam po prostu przypadnie do gustu. I zacznę od Revolution Skin, czyli Makeup Revolution wersji Skincare. Słuchajcie, no to było do przewidzenia, że kosmetyki pielęgnacyjne z Revolution Skin będą wychodzić z tak samą dużą częstotliwością, jak ich nowe palety, czy pomadki, czy co tam jeszcze. Ciężko jest za tym wszystkim nadążyć. Ja marki Makeup Revolution nie darzę jakąś tam olbrzymią sympatią. Ja rozumiem, że to są kosmetyki w bardzo dobrych cenach i w bardzo dobrej jakości, natomiast no do mnie po prostu cała ta filozofia gdyby firmy nie przemawia, jeśli chodzi oczywiście o kolorówkę. Natomiast jeśli chodzi o pielęgnację, to pamiętacie, że nakręciłam oddzielny filmik i byłam bardzo podekscytowana, że coś takiego się pojawiło. I oczywiście pojawiają się co rusz to nowe rzeczy. Ponieważ ja dopiero teraz zaczynam kręcić te filmy, więc nie będę się gdzieś tam bardzo dalej wstecz cofać. Natomiast na Waszą uwagę chcę zwrócić na Essence Spray. Pojawiły się coś takiego jak Essence Spray. I kiedy to zobaczyłam, to naprawdę byłam bardzo podekscytowana, bo pomyślałam sobie, świetnie, bo to będzie taki tonik, ale i esencja, i jeszcze w sprayu, i fajnie na lato, i w różnych wersjach tam, bo jest i hyaluronik, i olej CBD, bo oczywiście teraz wszędzie jest olej CBD i tam jakieś inne, nie wiem, po prostu mnóstwo ich jest. Natomiast jak już przyjrzałam się temu z bliska, no to trochę mój entuzjazm opadł. Dlatego, że jeśli chodzi o składy tego, to one są naprawdę bardzo, ale to bardzo biedne. I mi nie chodzi o to, że one nie są naturalne, bo to nie są kosmetyki naturalne, ale po prostu tutaj nie ma żadnych... Dlaczego to się w ogóle nazywa Essence? Dlatego, że tutaj jest woda, potem jest PEG, potem jest jakiś silikon, potem jest gliceryna i potem już jest fenoksytanol. I dopiero po tym jest, w ogóle na przykład analizuję w tej chwili skład tego sprayu z kwasem hialuronowym, dopiero po fenoksytanolu jest kwas hialuronowy, czyli on jest w zawartości mniejszej niż 1%. I w ogóle aloes jest gdzieś tam trzeci od końca. No skład jest naprawdę bardzo biedny. No i co z tego, że to kosztuje 6 funtów, kiedy ten skład jest naprawdę bardzo, bardzo biedny. I mamy tutaj dużo, jest kofeino, właśnie tak jak mówię, CBD, superfruit, niacinamida. No wszystko brzmi naprawdę świetnie, gdyby nie to, że te składy są po prostu bardzo, ale to bardzo biedne. Także szkoda, że tutaj nie pojawiło się coś takiego bardziej, nie wiem, no... No nie. Ja się na pewno na to nie skuszę. Bo już wolę sobie kupić jakiś zwykły hydrolat naturalny i prawdopodobnie będzie działał lepiej niż te spraye. Następna rzecz to są maski. Też pojawiły się Skincare Revolution. Tak? Nie, Revolution Skin.
pojawiły się maski, to już tam jakiś czas temu i również przejrzałam je sobie, bo tam są i z glinką, i nawilżające, jakieś tam całonocne. Ale tutaj to samo, no te składy, na przykład tutaj maseczka z aloesem. No jest fajnie, taka żelowa, chłodząca, może nawilżająca, super. Kiedy popatrzymy sobie na skład, tutaj znowu mamy wodę, glicerynę, glikol, betainę, polisorbate. Słuchajcie, ten aloes jest przedostatni w składzie, czyli jego tam znowu jest mniej niż 1%. No, naprawdę... Bardzo kiepsko, naprawdę bardzo kiepsko. Maseczka kosztuje 8 funtów, więc też nie wiem, czy aż tak bardzo tanio. No, podejrzewam, że tak, no to... Nie, cena jest dobra, ale skład jest naprawdę bardzo, bardzo biedny, także szkoda. Tych maseczek tam oczywiście pojawiło się dużo więcej. Tutaj Wam mówię tylko o jednej, ale one wszystkie te składy mają takie naprawdę bardzo przeciętne. Natomiast nie wszystko w Skincare Revolution, znowu źle powiedziałam, Revolution Skin, jest złe, czy tam niegodne uwagi. Jedna rzecz się pojawiła, którą już muszę Wam powiedzieć, że zamówiłam, a mianowicie serum z bakuchiol, 1%. I jestem bardzo podekscytowana tym kosmetykiem, dlatego że jeśli chodzi o skład, to on wygląda naprawdę bardzo fajnie i tam rzeczywiście tego bakuchiolu jest 1% i to nie jest typowo serum olejowe, tylko coś takiego gdzieś tam pomiędzy. No nie wiem, czekam aż przyjdzie i na pewno będę testować i dam Wam znać. Tutaj naprawdę pojawiła się bardzo fajna rzecz. I kolejne rzeczy, o jakich chcę wspomnieć, to są toniki z kwasem glikolowym i to pojawiły się w dwóch jak gdyby wersjach. Jeden kwas ma 5%, drugi 2,5% stężenia. Są też niedrogie, 7-8 funtów, chociaż to jest więcej niż na przykład ten z The Ordinary, który ma aż 7%, no ale nie zawsze o wyższe stężenie chodzi, bo może ktoś będzie szukał takiego mniejszego stężenia. Także pod tym względem fajnie, że coś takiego się pojawiło. Jeśli chodzi o ten skład, to nie jest aż tak źle, bo tutaj ten kwas glikolowy jest na trzecim miejscu. Jest alkohol, ale on jest na... ósmym miejscu, także no ja się na ten tonik nie skuszę, bo jeżeli już będę szukać toniku z kwasem glikolowym, to najprawdopodobniej wrócę do mojego pewniaka z The Ordinary, ale tutaj uważam, że to całkiem przyzwoity produkt i na pewno znajdzie wielu zwolenników. Szkoda, że tylko, że pojawił się teraz latem. No i trzecia rzecz, o jakiej chcę powiedzieć, jeśli chodzi o Revolution Skincare, z tych takich dobrych, powiedziałabym, to pojawiło się takie serum, nazywa się to Dark Spot Corrector. I słuchajcie, to jest takie serum, które ma, które jest połączeniem witaminy C, ale tej pochodnej, to jest sodium ascorbyl phosphate i niacamidy i z kwasu salicylowego. Także wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo fajna rzecz. Tutaj to zawiera wodę, glicerynę i propanediol, nieważne. W każdym razie połączenie witaminy C, niacinamidy i kwasu salicylowego. Myślę, że to będzie bardzo fajne serum właśnie dla osób, które rzeczywiście mają problem z zanieczyszczeniem, z przetłuszczaniem się. Na pewno moim zdaniem pozycja warta przetestowania. Ja osobiście po ten produkt nie sięgnę, ale mówię, coś takiego się pojawiło i uważam, że bardzo fajny pomysł i jest to takie dosyć... powiedziałabym innowacyjne, dlatego że ani w The Inky List, ani w The Ordinary czegoś takiego nie ma, także tutaj uważam, że jak najbardziej na plus. No i przesuwamy się do kolejnej mojej ulubionej firmy, to jest The Inky List i tutaj wspomnę tylko o dwóch produktach, o których już zresztą Wam pokazywałam, że kupiłam i robiłam nawet oddzielny filmik, czyli ten krem nawilżający z bakuchiol. Tutaj również mamy 1% stężenie tego bakuchiolu, także to testuję i za jakiś czas będę robić właśnie porównanie. No i ten podwójny cleanser, double cleanser, czyli ten taki dwufazowy płyn do oczyszczania, to są takie dwie nowości, które ja zakupiłam. Natomiast trzecia nowość, jaka się pojawiła, o której też wspominałam wcześniej w jakimś tam filmie, to jest ten krem Snow Mushroom. Bardzo ciekawie to wygląda i ja na pewno będę chciała ten krem przetestować, bo jak mogłabym nie sięgnąć po krem z grzybami? Super! Tutaj producent mówi, że
Ten snow mushrooms to jest w ogóle jakaś tam tremella fuciformis, coś takiego. I ona ma jakąś tam bardzo taką żelatynową strukturę, która się składa z jakichś tam polisacharydów i ona działa podobnie jak kwas hialuronowy, czyli zatrzymuje wilgoć w skórze. Także, no nie wiem, brzmi bardzo fajnie i ja na pewno po ten kremik kiedyś sięgnę, kiedy już uporam się ze swoimi zapasami. Dalej no musi się pojawić oczywiście The Ordinary. The Ordinary nie wypuszcza swoich nowości z takim zastraszającym tempie jak na przykład Revolution Skin, ale od czasu do czasu tam się nowości pojawiają. Teraz chcę Wam powiedzieć o nowości, ale to raczej chodzi o zestawy. Pojawiły się na Beauty Buy. Nie sprawdzałam, czy na stronie oryginalnie DCM też, ale na pewno na stronie Beauty Buy. Pojawiły się takie zestawy przeznaczone do jakiegoś tam konkretnego problemu. Na przykład jest Congestion Starter, czyli taki oczyszczający. Tutaj mamy serum z kwasem, zdaje się, salicylowym, tak, niacinamidę i squalan. Nie wiem, po co ten squalan, jeżeli... To znaczy, squalan niby dobrze działa na taką skórę, która ma tendencję do zanieczyszczania się, bo squalan jest bardzo podobny do naszego sebum, więc teoretycznie nie powinien zapychać porów i tak dalej, ale wydaje mi się, że jak ktoś ma problem z zanieczyszczaniem się, to raczej sięga po jakieś takie lżejsze nawilżacze. No nie wiem, w każdym razie taki zestaw jest. 14,75 to jest chyba dosyć dobra cena i delikatnie tutaj oszczędzamy. Dalej to jest Pigmentation Starter Pack i tutaj z kolei mamy azelaik, acyl, kwas glikolowy i alfa arbutyn, czyli tak, wszystkie trzy rzeczy służące do rozjaśniania pigmentacji. No mi tutaj oczywiście brakuje kremu z filtrem SPF. Kolejna rzecz to jest Everyday Routine Starter Pack. No i tutaj mamy takie podstawowe, mamy ten nowy cleanser, mamy kwas hialuronowy, szkoda, że ten Marine, bo on wcale nie jest fajny, wolałabym, żeby tutaj w tym zestawie był ten tradycyjny kwas hialuronowy. Mamy ten ich podstawowy krem, którego ja nigdy nie używałam. I co tutaj jeszcze jest? Aha, jest witamina C i retinoid. No rzeczywiście fajnie, jeżeli ktoś nie ma pojęcia od czego zacząć, to może sobie taki zestaw kupić, chociaż nie wiem, ja chyba wolałabym wybierać sobie kosmetyki pojedynczo, niż żeby mi ktoś narzucał, ale no nie każdy wie jak zbudować tą swoją rutynę pielęgnacyjną, więc być może takie zestawy się wielu osobom przydadzą. Natomiast ostatni zestaw to jest dla mnie wielka zagadka, dlatego że to jest 3-step retinol kurs. No i tutaj są po prostu w tym zestawie trzy serum z retinolem, wszystkie na bazie squalanu. Jeden ma 0,2%, jeden ma 0,5% i jeden ma 1%. No i teraz powiedzcie mi, kto by chciał kupić naraz trzy butelki retinolu w squalanie, przypominam, bo to jest rzecz bardzo wydajna, tego się używa po kilka kropli, w różnym stężeniu, no to jest zapas chyba na rok, albo i na więcej. Także dla mnie ten zestaw jest zupełnie nietrafiony, bo moim zdaniem... Nie wiem, po co komu trzy po prostu butelki tego typu kosmetyku. Dla mnie to dziwne jest. A nowość, autentyczna nowość, jaka pojawiła się w The Ordinary, to jest maseczka. Maseczka z kwasem salicylowym 2%. Tutaj widzę, że kosztuje 9,90 za 50 ml. Fajna rzecz, moim zdaniem też dosyć unikatowa. Nie wiem, czy inne firmy oferują coś podobnego. Ja po coś takiego nie sięgnę, dlatego że kwas salicylowy jest typowo przeznaczony do skóry, raczej przetłuszczającej się właśnie na wypryski i tak dalej, także to nie są moje problemy. Ale jeżeli macie tego typu problemy, to na pewno jest to rzecz godna zainteresowania. Dalej mam taką rzecz, trochę z przymrużeniem oka. Słuchajcie, od czasu do czasu wchodzę sobie na stronę Lovelula, tak bardzo często tam ostatnio nie kupuję, dlatego że testuję po prostu całą masę innych kosmetyków, ale z rozrzewnieniem czasami wchodzę tam na tamtą stronę internetową i patrzę, co nowego się pojawiło, na co ewentualnie mogłabym się skusić. I zauważyłam, że w nowościach pojawiła się guasza, to znaczy ten kamień do masażu guaszą. Czy guasza to jest to narzędzie, czy guasza to jest typ masażu? Powiedzcie mi, bo nie jestem pewna. W każdym razie ta guasza jadeitowa, która kosztuje 24 funty. I teraz, ja mam, nie wiem czy to ja mam z jadeitu, czy z jakiegoś tam innego kamienia, ale mam taką kamienną płytkę, którą kupiłam na eBay za całe 1,99 i
ją stosuję i nie sądzę, żeby ta konkretnie jadeitowa, zielona za 24 funty działała inaczej. Bo słuchajcie, tutaj chodzi raczej o tą technikę tego masażu, a nie o samo narzędzie, bo teoretycznie ten masaż możemy sobie wykonać nawet łyżeczką od zupy, czy jakimś innym narzędziem po prostu, które będzie miał gładkie krawędzie, bo tu chodzi o to, żeby przesuwać tą limfę, czyli trzeba mieć coś twardego, ale gładkiego, żeby po prostu sunęło po tej skórze. Oczywiście nasmarowanie jakimś tam olejkiem czy balsamem i tak dalej. Niepotrzebna jest nam do tego płytka z Bóg wie jakiego tam minerału szlachetnego, która kosztuje 24 funty. Dla mnie to jest taki trochę przerost formy nad treścią. Nie wiem, dajcie znać, co o tym myślicie. Dalej rzecz, którą jak zobaczyłam, to mi się aż oczy zaświeciły. Emma Hardy Moringa Light Cleansing Gel. Czyli to jest, jak się można domyśleć, słynny balsam Emmy Hardy, ale w formie żelowej, w innym już takim opakowaniu, z pompką, no oczywiście inna formuła. Natomiast tam patrzyłam sobie na skład i skład jest bardzo podobny. No troszeczkę to jest tańsze, bo to kosztuje tylko 34 funty, a Emma Hardy zdaje się 47 za tą samą pojemność. No fajna rzecz i powiem Wam szczerze, że Będę się temu przyglądać, nie wiem, może jak będą jakieś czarnopiątkowe wyprzedaże i znajdę jakąś ofertę, albo nie wiem, na urodziny sobie tego zażyczę. Myślę, że zaryzykuję. Na pewno jest to fajny produkt. Nie wiem, czy będzie tak dobry jak oryginalnie balsam z Emmy Hardy, ale no fajnie, że coś takiego się pojawiło i nie wiem, no ja mam ochotę to przetestować, nie wiem, dajcie znać wszystkie miłośniczki Emmy Hardy, dajcie znać, czy miałybyście ochotę coś takiego przetestować. Dalej zauważyłam, że na stronie Beauty By pojawiła się nowa firma, nazywa się to Carbon Theory, kilka tam jest rzeczy, tam jest krem, moisturizer, jest tonik, jest jakaś tam maseczka, jakiś tam scrub i wszystko, jak się można domyślić, jest na bazie właśnie węgla aktywnego. Raczej to jest moim zdaniem seria cała kosmetyków przeznaczona do raczej takiej skóry może młodszej, może właśnie z tendencją do zanieczyszczania się, bo tu wszystko jest takie właśnie bardziej oczyszczające, bardziej nastawione na no takie właśnie problematyczne skóry. Także dobre może też dla nastolatków, nie wiem, bo te składy tam są takie dosyć, no powiedziałabym, ciekawe. Natomiast moją uwagę przykuł konkretnie ten tonik, czyli właśnie ten, to się nazywa, jak to się nazywa? Facial Purifying Tonic. W tej takiej różowej buteleczce. On tutaj zawiera olejek z drzewa herbacianego i citric acid, ale on na trzecim miejscu już w składzie zawiera kwas mlekowy. I ja tak się zastanawiam, bo oprócz tego ten fenoksydanol tutaj jest dosyć wysoko w składzie, więc podejrzewam, że wszystko, co po nim, będzie w niewielkiej zawartości, ale dużo jest tutaj naturalnych wyciągów, bo mamy tutaj i jakieś tam cukrowe rzeczy i mamy spirulinę, nie wiem, no dużo jest takich właśnie wyciągów naturalnych, ale ten kwas mlekowy na trzecim miejscu w składzie bardzo mnie zainteresował i zastanawiam się, czy nie zakupić sobie tego toniku na zimę po prostu i nie przetestować, bo nie wiem, no kusi mnie, żeby przetestować właśnie tonik z kwasem mlekowym. Oczywiście nie teraz, tylko tak jak mówię, bardziej gdzieś tam w okresie zimowym. Zbliżam się powoli do końca. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, jeżeli interesujecie się w ogóle Beauty Pie, to na Beauty Pie pojawiły się teraz rzeczy włosowe, czyli szampony i odżywki. Ja do Beauty Pie już nie należę, ale kto wie, może kiedyś wrócę, jak wykorzystam te kosmetyki, które mam w tej chwili, ale tylko mówię, no jest, pojawiły się właśnie rzeczy włosowe, także tak tylko gwoli takiej ciekawostki. No i na sam koniec chciałam powiedzieć troszkę o makijażu, troszkę mam tutaj chyba dwie rzeczy. Jeśli chodzi o makijaż, to muszę wspomnieć o tych nowych paletach z Nabli. Cutie Palette wyszła w wersji Coral i Nude. Jedna i druga jest bardzo ładna. Ta Coral podejrzewam, że bardziej spektakularna niż ta Nude. Chociaż ta Nude też mi się podoba, dlatego że ma takie właśnie chłodne odcienie. Tutaj widzę, że jest taki fajny liliowy kolor i nie wiem. No a w tym Coralu z kolei
też jest taka fajna i lawenda, i ten sam koral, i ta taka czerwień, nie wiem, złoto. No bardzo fajnie to wygląda. No ja nic z nabli nie mam, nigdy nie miałam i kusi mnie. Za każdym razem jak się pojawiają te palety, to rozważam, czy kupić, czy nie. Ale one po prostu wydają mi się bardzo drogie. I jakieś te, mam na myśli te duże palety, wydają mi się bardzo drogie i jakieś takie mdłe. Nie wiem, jakoś tak mało intensywne wydają mi się te kolory, przynajmniej na zdjęciach. No nie wiem, jakoś tak z jednej strony mnie kuszą, z drugiej strony mnie nie porywają. No te malutkie paletki bardziej mnie kuszą. Ale nie wiem, też nie mam ochoty wydawać 21 funtów na zaledwie 6 cieni. No wiem, że ponoć jakość tych cieni jest rewelacyjna, ale no nie wiem, sama nie wiem. Dajcie znać, co o tym myślicie, dajcie znać, czy rzeczywiście na nable warto się rzucać i śnić o niej po nocach, bo jakoś tak, nie wiem, no jest, fajne są, ale czy kupić, czy nie kupić, nie wiem. No i jeszcze jedna rzecz, to jest Zoeva. Zoeva wypuściła taką nową całą kolekcję, Time to Glow, czy coś tam z glowem, w każdym bądź razie. W tej kolekcji znajdują się małe paletki, teraz nie pamiętam, czy dwie, czy trzy, ale małe paletki, takie też po sześć cieni. Ja się niestety do cieni, jeśli chodzi o cienie do powiek Zoeva, to się zraziłam tą jedną paletą, którą miałam, którą odsprzedałam. Po prostu ta formuła cieni mi nie odpowiada. Być może inne palety mają inne formuły, nie wiem, ale nie chcę mi się ryzykować i sprawdzać. Tam w tej kolekcji też są kropelki rozświetlające. No i są te róże do policzków. Te róże do policzków po prostu są przepiękne. No wygląda jak te z Hourglass, na które po prostu cenowo rozwalają, ale te też do tanich nie należą, bo jeden róż za 16,50 to też mi się wydaje dużo, szczególnie, że Zoeva to jest taka marka, wiecie, gdzieś tam pośrednia, to nie są rzeczy jakieś tam bardzo drogie, także tutaj jeden róż właściwie kosztuje tyle, co cała paleta do oczu, także wydaje mi się, że trochę są te ceny troszeczkę zawyżone, nie wiem, może jak kiedyś stanieją, może jak się pojawią jakieś promocje, to na któryś z tych róży się skuszę, bo naprawdę bardzo mi się podobają. Dajcie znać, czy Was zaciekawiły i czy może już kupiłyście, może wiecie, czy ładnie one się zachowują na policzkach, czy rzeczywiście wyglądają podobnie do Hourglass, czy tylko ta faktura, ten kolor tutaj jest podobny, czy one rzeczywiście na policzku też są takie ładnie, jakieś tam, nie wiem, satynowo rozświetlające. No jestem ciekawa, to przykuło moją uwagę. Słuchajcie, to by było na wszystko, to by było wszystko. To są rzeczy, które przykuły moją uwagę w ostatnim, powiedzmy, miesiącu, nad którymi się zastanawiałam, czy kupić, czy nie kupić. Dajcie znać, co o tym myślicie, dajcie znać, czy w ogóle taka forma filmu Wam się podoba i czy mielibyście ochotę coś takiego gdzieś tam mniej więcej raz w miesiącu obejrzeć, czy po prostu Wam się tego typu informacje do czegoś przydadzą, czy nie. Jeżeli jesteście tu po raz pierwszy, to bardzo Was proszę, żebyście zasubskrybowali kanał. To naprawdę pomaga, podnosi po prostu oglądalność całego kanału, także dziękuję serdecznie za to, jeżeli subskrybujecie kanał i oczywiście życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego tygodnia i zapraszam do kolejnych filmów. Cześć!